Powiedz mi, Borys, czy jest jakiś zawodnik, który według ciebie nie nadaje się do MMA i powinien przestać walczyć? Nie chciałbym usłyszeć od ciebie takiej odpowiedzi na zasadzie, że każdy może trenować i tak dalej, tylko tak konkretnie, czy jest jakiś zawodnik, który według ciebie totalnie jakby nie przykłada i nie angażuje się w ten sport? Jakiś znany zawodowiec, coś? No, na przykład. O kurde, teraz zadałeś takie pytanie, że musiałbym posiedzieć trochę i pomyśleć w sumie. Wiesz, tych co znam, no to generalnie są wysoko i sobie radzą, także ciężko mi jak gdyby odnaleźć jakieś nazwisko, które nie powinno tutaj być, ale no na pewno są tacy ludzie, na pewno są ludzie, którzy nie wiem, piąty raz z rzędu, wiesz, dostają gdzieś tam w ciry i nie wychodzi, no to wtedy powinni sobie odpuścić, nie? Na przykład Marcin Najman? No nie, no przecież to nie jest zawodnik, wiesz, nie, to nie jest zawodnik, także nawet widzę, przeszło przez myśl, bardziej myślałem o tym. Teoretycznie jest on, no wiesz, w praktyce może nie, ale w teorii jest to pełnoprawny zawodnik MMA i zawodnik boksu. Znaczy ja ci powiem tak, już na emeryturze, ale znowu też jestem w stanie nawet mimo wszystko nie zrozumieć, wiem dlaczego, powiedzmy, wiesz, robi to, co robi. Jedyne co na przykład, czego nie jestem w stanie zrozumieć i nigdy tego nie zaakceptuję, to z tego co wiem, on ma jakieś dziecko, takim chyba dosyć jakby, nie wiem, czy do podstawówki chodzi, czy coś, wiesz, ja bym nie zrobił tego dla swojego dzieciaka. Ja po prostu nie zrobię tego dla swojego dzieciaka, że wiesz, robię to, co robię i potem, wiesz, ten dzieciak idzie do szkoły i nie wiem, jak to tam wygląda, ale no na pewno nie jest fajnie być, powiedzmy, synem Marcina Najmana. Wiesz, nie? No nie jest to fajne. No nie chciałbym być synem Marcina Najmana. No właśnie, no myślę, że nikt by nie chciał, wiesz, i to jest ten problem, nie? Wiesz. Powiedz mi...